Rymek! Dzień dobry, cześć wszystkim, witam, Rimworld Anomalii, kolejny odcinek, zaczynamy, no będzie się działo, no i zaczęliśmy robić powoli te cegiełki, Grancik je robi i z nich będziemy robili podłogi, będzie bardzo ładnie, no, tak zrobimy, bloki piaskowca, proszę bardzo, podłoga, płytki z piaskowca, bardzo ładne. Jane dostanie jako pierwsza, na pewno kiedyś zrobimy ich więcej i wszyscy je dostaną, na pewno. A póki co niech ona chociaż ma, to będzie miała lepszy humor, bo to bardzo ważne. A ja myślę, że Grancik tutaj chwilę popracuje i ogarnie te tematy. No. Jak na razie ma nastrój całkiem niezły, najedzony jest, no tylko, że nie jest wypoczęty. Ale to chwila, moment i mu tu przerwiemy to zadanie, żeby się tu nie przemęczył za bardzo. O, cyk, dobra. Możesz iść spać, a jutro zrobisz więcej, no. I wszyscy będą zadowoleni, panie Grancie, co jesteś tylko na trochę. No, trzeba pamiętać, że on jest tylko na trochę. Bo mięso się kończy. Kurczę! Bardzo dużo jest rzeczy do ogarnięcia, jak widzicie w kolonii. Bardzo dużo. Szczególnie jak nie macie zapasów żywności, bo ryż wam wytłukła zaraza, no. To wtedy jest nieźle. Ej, to można zbierać coś z tego? A, ciekawe. Ciekawe, czy będę mógł z tego coś zbierać. Mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, ale... obstawiam, że pewnie ciężko. Pewnie ciężko. Szukam zwierząt i to ręcznie. Wiem, że można szukać tam na tej liście, bla bla bla. Ale ja jestem oldschoolowym fanem szukania... tak ręcznie właśnie, no. To jest moje hobby takie rimworldowe, wiem. Wiem, fascynujące. Dobra, dużo rzeczy do upolowania, będzie kozaczek. A, no i te oczywiście też do upolowania. No mam nadzieję, że teraz nie będzie polowała cały dzień. Ale może tak być. Co tam? Co się stało? Znieważono 7 razy. Ojejku. Ojejku, te ich problemy, no nie? Powyzywali się trochę i problem. No. Jest duży problem. Małe wyzywanko, wielki problem. Tak czasem bywa, no. Hopkins ładnie kładzie płytki, chociaż nie wychodzi mu zawsze, ale... ale próbuje i to jest właśnie ważne, żeby próbować, no. On próbuje bardzo dużo. O, i wziął i oskurował tego królika. Może jeszcze przy odrobinie szczęścia coś ugotuje. Hopkins, czy ty możesz tu zasiać obszar na przykład? Byłoby super. Autentycznie, no to jest bardzo ważne. Ty to w ogóle tego nie rozumiesz, jak to jest bardzo ważne dla was wszystkich. Bo jeżeli tego nie zrobicie wreszcie, to będziecie umierać z głodu. Wow. Ale akcja, co? Jane, weź ty sobie wolne, zrób czy co? Nie wiem. Piwka się napi. Pewnie nie mamy piwka, co? Pewnie nie. Postaram się wyklikać jak najwięcej tego. Żeby chłop to wysadził jak trzeba, bo widać, że mu się nie chce. Widać, no ale ktoś go musi zmotywować, nie? Ktoś znaczy ja. No, jestem dobry w takie rzeczy. Takie, zrób to, zrób tamto, to takie to mi wychodzą, no. Coś zmienili w tych polach, że te bardziej randomizuje położenie krzaka w danym obszarze, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Bo nie są już tak równo, tylko się tak rozłażą lewo, prawo. Sznurek mi siedzi pod biurkiem. Dopiero co spał, powoli się budzi. No, mam nadzieję, że nie stwierdzi nagle, że on chce iść na spacerek, bo się wtedy zaskoczy mocno. No. I to tak niekorzystnie się zaskoczę. Zdecydowanie. Gotowy do zbioru. O! To te. Zbierz plony. I wiem, że nie ma priorytetów. Wiem, że wszystko wyklikuję, ale to tak trzeba żyć na początku. Za mało mam kolonistów, żeby im priorytety ustalać. Wy to byście pewnie chcieli, żebym miał tutaj priorytety. Jak tam twoje potrzeby? Dalej jest znieważona bardzo. Ten ma wilczy głód. To weź coś zjeść. Czemu nie ugotowałeś po prostu czegoś? Hopkins, czy ty nie umiesz gotować nagle? Ugotuj po prostu. Tak. I zjedz sobie coś konkretnego, a nie, że byle co z podłogi. Okej? Okay? No, a później to przenieś, jak już zjesz. Super gość jesteś, naprawdę super gość. Jak tam? On też trochę głodny jakby i ona. Wszyscy są trochę głodni jakby. No to pewnie dlatego, że nikt nie ugotował jedzenia. Nie wiem, dlaczego nikt nie ugotował jedzenia. Naprawdę nie wiem. No, wilczy głód, no. To są wielkie problemy. To są wielkie problemy dużych ludzi. Jane, możesz nakarmić dziecko? To byłoby bardzo miłe. I nakarm też tego... ach, więźnia. Co na nim eksperymenty będą robione. Ale on ma tu jedzenie, tylko on nie umie zjeść. To później to zabierz. No. Nie konsumuj. No dobra. Co? Uczędzy szukają zasobów? Grupa biednych podróżników szuka pomocy. Podróżują, bo mają o 2 zestawy medyczne. Potrzebują lekarstwa, aby pomóc swoim przyjaciołom w pobliskiej osadze, która została zdewastowana przez najeźdźców. Możesz przekazać przedmioty grupie, wybierając kolonisty i klikając prawym. Mogę im dać w sumie, mam dużo.
Tylko dlatego, że liczę na to, że coś dostanę za frajer od nich. No, tylko dlatego. Oj, zaćmienie przyszło. Tylko niech przyjdą tutaj tą grupą. O, Grancik się wziął za wycinanie, niezły jesteś. Ale te pole uprawne trzeba usunąć, przecież weź tam nie stać nowych rzeczy, ziomuś. W ogóle się tym nie zajmuj. Grancik, naprawdę. Idź, zrób kamienie lepiej. Wszyscy mają złe humory, bardzo. Hopkins ma troszkę lepszy, więc możesz dać im te zestawy medyczne. Niech biorą i niech spadają. Nie, nie oglądajcie naszych potworów w szafie, nie. To zły pomysł. Innym razem sobie popatrzycie. Teraz weźcie leki i zmywajcie się. Okej. No i Grancik tutaj widzicie, jak ładnie zrobił? No, bardzo ładnie. Myślę, że do seteczki niech zrobi. I jest wolny, może się zająć czymkolwiek. Prąd się skończył. No to nie jest tak do końca wolny. Będzie się zajmował ścinaniem drzew. Albo tankowaniem. O, też spoko. To też jest bardzo ważne, żeby zatankować generator. Bo bez prądu to tak generalnie jest jakby ciemno. No, szczególnie w takiej kolonii jak moja. Turek, czy ty musisz się teraz tak namiętnie myć? No łapy sobie wymywa normalnie. No spoko, wiadomo, on jest czyścioch, no. Wiecie, niedługo idziemy na spacerek, no to musi być ogarnięty, nie? Jakbyśmy spotkali jakąś panią pieskową, no to trzeba wyglądać, trzeba się prezentować. Jasna sprawa. Sznurek, dobry pies. Pozdro dla Sznurka w komentarzach. Najlepszy piesek. No. Dudi, dudi, dudu. Czemu ten Grant nie ścina drzew? Grant, ścinaj drzewa. No i powiedziałem mu, weź Grant, pościnaj te drzewa. No i on to ścinał od razu później. Tak było właśnie. Beze mnie to on by daleko nie zaszedł, no ale z takim pomocnikiem jak ja to wszystko staje się łatwiejsze. Ej, słuchaj, ty może swoje potrzeby jakieś tam ogarnij? Albo nie wiem, o, pobadaj sobie tego ziomka. Pobadaj sobie tego ziomka, tak o. Hopkinsik, to trzeba będzie posprzątać, bo to jest cela więźnia, a ty tu gotujesz, a tu jest narzygane. Ja nie wiem, czy to się dobrze skończy. Mam wrażenie, że nie do końca. Że może tak być, że w pewnym momencie będziecie mieli wszyscy zatrucie pokarmowe, bo tu jest wszędzie narzygane. Naprawdę może tak być. Naprawdę może tak być. Ten pokój też wyklinuj. A później ten. Wszystko to musi być wysprzątane, ziomuś. Co z ciebie za kucharzyna? O, krzesła buduje. No i fajnie, spoko. Niech coś tam zbuduje. To też bardzo ważne. Duże ryzyko załamania. Głód. Grant, to weź sobie coś zjedz. No, normalnie żarcie jest. Ogarnie sobie. Tylko te drzewa ogarnie i będzie super. Podarte ubrania, zaćmienie. No, super. Fajnie. No, generalnie nie jest za dobrze, ale jest fajnie. Wiecie, o co chodzi? No. Brzydkie otoczenie. Okropna sypialnia. Nie kanibal. Zakłócono mój sen. Jejkuś. Jakie oni mają duże problemy. Non stop. No, straszne rzeczy. Ale będzie coraz lepiej, zobaczycie. Jakby oni się nie martwią o to, że zaraz może przyjść jakiś potwór i ich zjeść. Oni się martwią o tym, że sypialnia jest za brzydka. No, totalnie nie rozumiem tego. Grancik sobie zjadł surowe mięso zamiast posiłku. Nie wiem czemu. Ale nie będę się z tym kłócił. Jak chcę, to spoko. O, Jane ma dużo lepszy humor już. Nagle ma dużo lepszy humor. No i fajnie. Turek? Zostaw to. Nie. Właśnie jakieś papłochy z ziemi próbuje zjeść. No to taki piesek jest ciekawski bardzo. Później mu będę wybierał z fufli, bo mu się poprzyklejały. Już widziałem, jak wygląda. Wczoraj wieczorem podmiotłem kawałek podłogi, bo musiałem pozamiatać w jednym miejscu pokoju. Zapomniałem to wciągnąć się odkurzaczem. No to oczywiście poszedł do tej kubki, co ją zamiotłem i właśnie ją próbował zjeść. I teraz cały łebek ma z paprochami poprzyklejanymi do fufli. Super. Tak to jest, jak człowiek jest leniwy. No, tak to jest. Nie moja wina kompletnie, nie moja wina. Hey Jane, jak się obudzisz, to weź sobie płytki posadź, co? Normalnie sobie weź i płytki zbuduj. Kurczę, co ty będziesz się? O, przyjęcie jest zrobione. Wow, i to tutaj? Super. Powinniśmy takie miejsce do przyjęć, to wziąć na przykład tutaj. O, i można dostawić jeszcze jedno krzesło. Bo w sumie czemu nie? Dobra, będzie imprezka, nawet Nolan przyszedł. Yeah. Ale impreza. Wow. Siema. Impreza u mnie w sadzie. Grancik, nie idziesz na imprezę? A to nie idź. No spokojnie, nie musisz. No i fajnie, oni byli na imprezie, teraz mają lepsze humorki. Wszyscy będą zadowoleni, generalnie.
Tak mi się wydaje. Mam na taką nadzieję. Ryż rośnie. Jest spoko. O, co się stało? Przekonwertowali ją? A, że na niewolnika. Okej. Okay. To dobrze. To jest twoje miejsce teraz. Aha, okej. Okay. No i spoko, i sobie tu żyj. No i fajnie. I fajnie, mamy nowego uprawa medyczne i strzelectwo. Nowego kolonistę teoretycznie. No. No i fajnie, i fajnie. Niech sobie tu pracuje z nami. Nie będzie naszym kolonistą, to będzie zniewolenie Bev. Jane pomyślnie zniewolił Bev. No. No i spoko. No i spoko. Mnie się bardzo podoba taka taka rzecz. Bev, możesz być budowniczym i możesz sobie powygładzać tutaj ściany, jak chcesz później. Jejku, jak on nie umie w ogóle kopać, ale się tym zajął. Grant, ty może jednak nie bądź górnikiem, co? No, ty to w ogóle nie potrafisz w górnictwo. W ogóle. W ogóle nic. No, zajmij się jakimiś innymi ważnymi rzeczami. Na przykład tym. Kozak, kozak. O, skończyli. Patrzcie. No i cacy. I o to chodzi. Tak to ma wyglądać. Teraz jemu zrobimy tutaj cegiełki. No, będzie fajnie, będzie spoko. Totalny luz. Prawda. Ile tu trzeba? 4 na 1, czyli setkę tylko trzeba odłożyć i będzie w porządku. No to jeszcze jedną zrób na zapas i jesteś wolny, ziomuś. Pyk. No i patrzcie, jak to jest ładnie. Tylko drzew trzeba naścinać. Autentycznie, z tym ścinaniem drzew, to oni jakoś jakby tak się nie kwapią do tego zupełnie. Nie wiem dlaczego. Nie chce im się. W ogóle im się nie chce ścinać drzew. No, to Grant się będzie musiał tym zająć. Grant ma całkiem niezły humor, więc spoko, ścinaj drzewa. Spoko, ścinaj drzewka. I jak zetniesz, to będziesz miał wolne wtedy. Tak się umawiamy. Bev trochę jakby żyga, nie wiem o co chodzi. Tam jest zatrucie jakieś? Psychit cierpi na uzależnienie. A, uzależnienie od psychitu. No to może być problematycznie. No. Weź se posprzątaj, okej? Okay? No i fajnie. No i później tu posprzątaj. Wszędzie posprzątaj. To jest bardzo ważne, żeby sprzątać, no. Bardzo ważne. Gdzie gituwa? Hopkins zbudował krzesło. Fajnie. Niewielkie ryzyko załamania. Good. Dobra, Grancik, masz wolne. Pozwalam. Idź, zjedz. Cacy, cacy. Bardzo w porządku. No to jedzenie strasznie nam ubywa. Ostatnio. Zrobimy, żeby było 16. No. Ajajaj. Czy ty masz zatrucie pokarmowe? Bazja nadal. I sobie wymiotuje. No okej. Okay. Hopkins, weź to posprzątaj. Całość. Bardzo fajnie. No. To źle wygląda, jak takie wymiociny są. Wam się to nie podoba oczywiście. Denerwujecie się. A po co to? Po co to komu się tak denerwować? Jak można normalnie w spokoju żyć? No, to wy będziecie sobie tak normalnie w spokoju żyli. O, ryż rośnie wreszcie. Ryży. O, tutaj. Tu gdzieś. 79%. Nice. Jest naprawdę niezły wynik. Jest tak dobry wynik, że jeszcze jedno pole zrobię. Pole uprawne. Zrobimy tutaj ryżowe. Halo? Nie mogę tu? A, to jest zalany teren. Dobra, dobra. Trochę mnie to poniosło widocznie. To robimy tu. Też będzie spoko. I ryżu tutaj zróbcie. Jak ktoś będzie miał chwilę czasu, to zasadzi i będziemy wszyscy zadowoleni. Temperatury są troszeczkę ekstremalnie wysokie. No. Naprawdę. Podtankuj to wszystko, bo inaczej to lipa. A jest drewno. Aj, nie można tankować już. Musiałbyś sobie ściąć drzewo i dopiero. I ogarniemy ten temacik i wszystko będzie spoko. Brudny obszar gotowania. No i masz, Jane, jest zatrucie pokarmowe. Tak mówiłem. Tak mówiłem, wiedziałem, że tak będzie. Sprzątaj po sobie, kurde. Pieronie ty. Wszyscy zaraz będą mieć zatrucie pokarmowe, zobaczycie. Wszyscy. No. Ale damy radę. Niski stan żywności. Musimy sobie poradzić. Musimy. Jakoś to musi być. Czy ona tylko śpi?
Weź się za robotę. Wszystko posprzątać. Wszystko. Wszystko. Sprzątaj. A nie, że śpisz, kurde, całe dnie. Tak być nie będzie. No. Duże ryzyko załamania. Grancik, co tam się stało? Paskudne otoczenie, głód. Ojejku. Grancik, nie wiem, czy ty nie jesz takich rzeczy? A, bo on nie lubi takiego jedzenia. Nie wiem czemu jeszcze, ale dowiem się. Postaram się dowiedzieć. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego on tego nie lubi niby. Zjedzone mięso świętego zwierzęcia. A, ideologia. No i wszystko jasne. Wszystko jasne. On nie lubi jeść zwierząt, a ryżu jeszcze nie ma, więc lepiej woli głodować. Super sprawa, ziomuś. Dobry pomysł, naprawdę. O, Jane się wzięła od razu za pole uprawne. Też bardzo miło. Choć nic jej się nie udało upolować, a to duży minus. To przynajmniej wzięła się za pole. A to duży plus. No, musimy te jagódki chyba zacząć zbierać. Tak myślę. Weź, ziomuś. Zbieraj jagody, bo inaczej to my nie przeżyjemy. Naprawdę, padniemy z głodu, no. Padniemy z głodu, to w ogóle nie fajne takie rozwiązanie, w mojej opinii. Oszołomienie Grant, no jelono i masz. Ledwo mu dałem jeden rozkaz, już oszołomiony. Ale spoko, umysł mu się oczyści, będzie miał lepszy humor. Więc się nie ma co przejmować zupełnie. Hopkins prawie sobie skończył swoją sypialnię. Kilka rzeczy mu się nie udało, ale on to ogarnie w końcu. To też nie ma źle. Jane idzie chyba na polowanie. Powolutku, bo ledwo chodzi. Ale ogarnie ten temat. A może do pola? Do pola. To też spoko. Potrzebuję łóżek dla kolonistów. Których kolonistów? Masz więcej kolonistów niż łóżek. A? Nolan nie musi spać. Minu ma. Wszyscy mają łóżka. No, autentycznie. Nie wiem, o co chodzi. Grant ma tu. Nolan nie musi mieć wyra. Chyba, że on musi teoretycznie mieć wyra. Ale nie wydaje mi się, okej? Okay? Chyba musi mieć. Wybierz właściciela. Nawet nie mogę Nolana wybrać. Ale niech se będzie wolne łóżko. Niestłumiony niewolnik. Okej. Okay. Jane, chcesz go stłumić, czy co? Strzeżenie. A, to każdy musi być strażnikiem. Sorry, guys. Grant jest najlepszym strażnikiem, wychodzi na to. No, weź go stłum trochę. Ją. Dobra. Trochę jest stłumiona. Jane też cię stłumi ze swoją strzelbą. To się ogarniesz na momencie. Rysz! Rysz urósł. Hopkins, patrz. Przenieś to. No, nieźle. Nareszcie. Jo, zasiała więcej. Fajnie. I tutaj pomoże. O, ta się zżygała chyba na pole. Ona tego nigdy nie zrobi. Autentycznie nigdy nie zetnie tego drzewa. Ona w kółko jest ścina i ścina. Weź to zostaw komuś innemu może, co? Naprawdę, Jane. Weź, wykop se tą skałkę. Ona to szybciej zetnie i zdrowa jest. To jest dobry pomysł. Naprawdę. Potrzebne ciepłe ubranie. A, trzeba było sobie przynieść. Kurczę. Wszyscy mają teraz jakieś problemy, no. Wszyscy. Jane, powinnaś mieć już dużo lepszy humor, naprawdę. Masz bardzo ładną sypialnię. Przyzwoita jadalnia, przestronne wnętrze, obecność na imprezie. O, super. Spanie w upale. No jak w upale, jak jest 17 stopni? Co ty gadasz w ogóle? Co ty świrujesz, dziewczyno? To kłamiesz akurat. Chcę ludzkiego mięsa. Jak ktoś przyjdzie, to obiecuję, że go zjemy. Obiecuję wam, że następnego wrogiego sąsiada zjemy, okej? Okay? Bef, dorzuć do pieca. A nie się spać kładziesz. Panie jest dla zarządu. Okej? Okay? No. Bo nam się rozmrozi jedzenie, którego nie mamy. No jest słabo. Naprawdę jest słabo. Widzowie. Moglibyśmy Gula wysłać, żeby walczył tutaj z tym megaleniwcem. Ale jest ryzyko, że nie ubije go. No i to by była słaba. Słaba sytuacja trochę. Ajajaj. No, nie jest zbyt kolorowo. Ta sytuacja żywieniowa jest słaba. No, ryż już powoli będzie sobie schodził i będzie git, nie? Ale no... Mocne 2 na 10, powiadam. Mocne 2 na 10.
Rano wstaną i wszyscy będą głodni, a żarcia nie ma nawet kapkę. Nawet troszkę nie ma żarcia. Statek do gwiazd. Wow, ale fajnie. Ale miło, no. Normalnie szok. No, Hopkins, dawaj. Hopkinsik, może zbierz plony, co? To naprawdę, jest tego żarcia trochę, tylko wystarczy zebrać plony. Może coś tam zbierzesz, co? Zawsze to trochę jagód będzie na obiad. Nie no, ale zabieraj to. Wow, wesele? Hopkins i Bev? Wow. Czy Bev to nie jest niewolnik? O co chodzi? Oni się nagle pokochali? W sumie? W sumie nawet spoko. Bo to ona chyba zostanie pełnoprawnym tym. Kolonistą, prawda? Czy to tak nie działa czasem? Może tak być. Dobra, jakieś jedzenie się pojawiło. Więc nie ma tak źle. Ale Hopkins, ty musisz więcej tego zbierać. To nie może być tak, że ty nagle sobie robisz luz, no. Ziomuś. Weź, zbieraj te żarcie, bo jak wesele wyprawisz, jak ty nawet kosza jagód nie masz? A mówisz tu o czym? I goście będą zawiedzeni totalnie. Jak zobaczą, że tak w ogóle się nie postarałeś. Naprawdę. Naprawdę. Napierdzielaj, Hopkins. Napierdzielaj. Gdzie jest Jane? Jane idzie zapolować. Pięknie, zapoluj, bliska. Poluj coś sensownego. O, tu za darmo jest. Hopkins, szybko. No bo w sumie ty go przenieś, Jelo. Przenieś go, będzie na jedzenko. Będzie dobrze. Jej, wpadło żarcie za darmo. Jakby. Jakiś to plus zawsze, nie? Jakiś to plus. Jak na razie wszyscy nie są głodni mega, bo zjedli trochę tych jagódek. Trochę z górki. A będzie jeszcze lepiej. No, o, ryż nawet zebrali. Pew, weź, przenieś to od razu. Od razu. Hopkins już gotuje. Dobrze, będziecie mieli co jeść. No i Nolan zjadł resztę mięsa. Spoko. Miało być w porządku. Wyszło jak zawsze. Nie, dobra, Hopkins, ja ci zabieram te górniczenie, bo ty w ogóle nie chcesz leśniczyć ani rolniczyć. A to bardzo niedobrze. Musisz się tym zająć, stary. Ogrąd się zżygał. Fajnie, goście przyszli. Jakiś Tony przyszedł. Ja bym go zjadł. Ale on ma pistolet automatyczny. Ale bez kitu, zjadłbym go. To jest... moim zdaniem to jest dobry pomysł. A, ich jest dwóch. No dobra, to nie zjemy ich. Jakby był jeden, to bym go zjadł. A z dwoma to może być problematycznie. Może być tak trochę. Grant błąka się w stanie psychozy. Co? Chyba nie. Co ty gadasz? Normalnie jesteś... śmiga. Normalnie jesteś śmiga tam. Trochę jest chory. Nic się nie stało. Ty, Bev, jak tam pracujesz? To jest pracownik miesiąca. Prawda. Jeden z najlepszych pracowników w kolonii aktualnie. No. Bardzo mi się to podoba. Super ziomek. Dobra. Jest tacy, jest w porządku. Nolan właśnie zjada całe zwłoki. Nie, nie, nie jest wszystkiego. Cholera! Nolan! Nie możesz zżerać wszystkiego sam, no. Tu inni ludzie też potrzebują. Kurde, tego jakbym ubił. Może oni mi pomogą, co? Dobra. Nolan. Chodź tu. I uciekaj. Uciekaj do nich. Dobra, zemsta, fajnie. Musimy go ubić. Strzelajcie do niego, jest agresywny, popatrzcie. Dobrze. 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 Idealnie, Nolan. Idealnie. Ty to jesteś... O. No i elo. I o co chodzi? A. Dobra, mamy żarcie za friko, elo. Załatwiłem. Ich się nie udało załatwić, to przykre, ale... Generalnie jest w porządku. Dobrze poszło. Wiecie, ile to będzie mięsa? Bardzo dużo. Tak wam podpowiem, bardzo dużo. No. Nie konsumuj. Weź to. O, oprawianie. Tak. Pięknie. Patrzcie, ile mięsa. Jacie. Przenoszenie wszystkiego.
No. Tak. Przenoś wszystko do lodóweczki. Tak. Git. No i cacy, i teraz to my mamy żarcia pełno. Jeden megaleniwiec. Żarcia na cały tydzień. No, idealnie, idealnie. Wszyscy będą dumni w komentarzach, na pewno. Niski stan żywności? Tak, chyba u ciebie w domu. Jest stłumiony no, niewolnik? Daj, no weź no, postrasz. Nie klin, postrasz. Nie możesz postraszyć, no dobra. Ty Hopkins możesz postraszyć? Nie może romansować. Co? Przepraszam bardzo, nie można. Nie można nic ogarnąć z nią. No cóż. Tę ceremonię ślubną zróbcie szybko. Miejsce. O, ślubny kobierzec tutaj, obok stołu. Będzie git. No zróbcie ten ślub już i będzie załatwione. Nie mogę jej stłumić, dlaczego? Nie da się jej tłumić. Niezachwiana lojalność. Ale nie wobec mnie. To jest problem. Wszyscy są strażnikami. Nie rozumiem, co się dzieje do końca. Czego nie mogę jej stłumić nagle? Dziwne. Wcześniej ją stłumiliśmy. Teraz się nie da. Może ona musi być wewnątrz swojej celi. Może. No nic, na razie pracuje, jest w porządku. Najwyżej ją będziemy musieli złapać. Ale ona bardzo dobrze pracuje. To jest to. Nie ma się co jej czepiać nawet, no. Dobra, weź poprzednąć to wszystko. To też jest bardzo ważne. Cacy. Git. O, zaraz będzie dużo ryżu. A mięsa już jest bardzo dużo. Bardzo w porządku jest. Naprawdę jest kozaczek. 20 sztuk żarcia poprosimy, żeby było. Jane zbiera ryż, fajnie. No i się trochę uśmiechnie do nas los, zobaczycie. Dobra, Jane, weź ty. Idź pobadaj ludzi. Podenerwuj to. Generalnie chcemy tu ruszyć z fabułką też, jak już się uspokoiło. Bunt niewolników bez. Aaaa! Ale z ręki. Okej. Okay. No. Nie nożem, please. Weź jej nie zabij, co? Na razie przed nią uciekaj. Hopkins, idź. Nie może, no tak. A, ona w ogóle ten, tylko po prostu ucieka. Okej. Okay. Nolan. Zdzieli ją. No jelo, o to chodzi. Nie zabijcie jej bliska. Troszeczkę ją tak, wiesz. Troszeczkę. Nie no, atakuj wręcz, oczywiście. Dobrze. No. Aresztuj. Git. No dawaj. Aresztuj. Nie można aresztować, brak osiągalnego. A, no tak. No tak. Dobra. Jest git i załatwione. I znowu jesteś aresztowana. Mądra ty. A nie mogliśmy jej stłumić. Nie wiem dlaczego nie mogliśmy. Może mamy za niskie umiejętności czy coś. Ale no nie udało się. Użyj jeszcze 4 godziny. To nie za wiele. Ale może coś tu ogarniemy, no nie? No. Zniewalamy oczywiście. Znowu. Znowu próbujemy zniewolić. Powinno być w miarę okej. Okay. Poradzimy sobie. O, ile tutaj leków leży, kurczę. No. A ona była takim dobrym pracownikiem. Weź, posprzątaj tutaj. Dzięki. No i tu wszystko jest załatwione. Gulią trochę poharatał, ale to mała rzecz. Mała rzecz moim zdaniem. Nic wielkiego się nie stało. No. Grancik. Weź te leki, poznać, co? Dużo leków leży tak po prostu. I one się zepsują. A my wolimy je schować i mieć na później, no. O, już wola jest zbijana. Git, zatrudnimy ją na luzie. Z powrotem. Z powrotem trafi do korpo. No, już się mięso z megalenistwa skończyło. Długo to nie trwało, ale ryż się zaczyna odkładać, więc. Grancik. To przenieś. Okej. Okay. Bardzo będę wdzięczny. 19 stopni. Nie jest źle. Nie trzeba tego chłodzić chyba. Póki co.
Naprawdę jest w porządku. Dobrze, dobrze. Nie, no myślę, że naprawdę jest dobrze. Choroba zakażenia. O, no i powiedziałem, że jest dobrze i właśnie już nie jest dobrze. Dajcie normalne leki. Jane, wyleczysz ją? No, chyba jesteś najlepszy medyk, co? To jest najlepszy medyk. Lekarz Jane, ta. Wyleczyj te zakażenie, niech się z nim walczy. No jelo, zakażenie 3%, odporność 6%. Damy radę. Można iść spać. Nic jej nie będzie, widzowie, nic jej nie będzie. Naprawdę, nic jej nie będzie. Mieliśmy bunt niewolnika, zażegnaliśmy go, wszystko jest w porządku. No. Myślę, że to będzie tyle w tym materiale. Dziękuję za oglądanko. Pamiętajcie o opcji wspierania kanału. 2 zł miesięcznie. Polecam serdecznie. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.